Na razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne? Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! No to kurwa klops. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Wilcze kołca! No, ile mam czasu? Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy. Skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację. Łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Nie jesteśmy wybredni. Byle jaki. Ma jeździć. Dobrze. Załatwię ci to. Ale w zamian... Chcę, żebyś wypuścił zakładników. Ilu? Wszystkich. Oh!
zaraza. Gdyby nie ten wybuch, obeszłoby się bez walki. Gdyby nie ten wybuch, nie weszlibyśmy do skarbca. A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Pięknie łupło. Trochę głośno, prawda? Bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci, ale... Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopelat. No, niech mnie dunder świśnie. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst. I nie ulatuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie.